Halo, witajcie. Halo. Gosia i Zbyszek. Jak zwykle krótkim podsumowaniem Paraguay Live naszego kanału właśnie z Paraguay. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, trochę przekażemy Wam wiadomości, praktycznie lekkie podsumowanie o widzicie naszego roka. Cała rodzinka. Także widać, że live wszystko, cała rodzinka. Dobra. Także chcieliśmy przede wszystkim podziękować Wam, moi drodzy. Wam, youtuberom, Wam, przyjaciołom i tak dalej, rodzinie i wszystkim, którzy przyczynili się oczywiście do nie tylko powstania tego kanału właśnie Paraguay Live, ale przede wszystkim do tego, abyśmy mieli ważne tematy, które możemy Wam przekazać. Dzięki Wam, moi drodzy, także dziękujemy serdecznie, tak, z całego serca, Gosia i ja, naturalnie, za tematy, za Waszą współpracę, za liczne komentarze. I dlatego teraz przekażemy Wam dalsze wiadomości, krótkie podsumowanie. Trzymajcie się. No, jak wspominaliśmy, dziękujemy Wam przede wszystkim jeszcze raz. Hop, cofamy się z falą. Miejmy nadzieję, że nie za głęboko wpadniemy. Także wiecie, w basenie z wodą i kręcić filmiki to tak, no ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Tak? Także jeszcze raz serdeczne dzięki. Bez tak? Basenu nie idę. Bez basenu by było ciężko, bo przy takich temperaturach, także no trochę luksusu trzeba sobie pozwolić w życiu. I serdecznie Wam przede wszystkim dziękujemy za współpracę w 2017 roku. Jak wspominałem, zobaczyłem na YouTube, że wideo, czyli kanał w sumie powstał dzięki Wam, dzięki Waszym propozycjom, dzięki Waszym zapytaniom, także serdeczne dzięki. I zdążyliśmy nakręcić 66 wideo. Super! Także dzięki Waszej pomocy to wszystko funkcjonuje i kanał działa od września 2017 roku, a więc stosunkowo krótko. I już tyle zdążyliśmy nakręcić i dajcie dalej komentarze, tak? Pytajcie się, zadawajcie pytania, co Was interesuje, bo w sumie ten kanał robimy przede wszystkim dla Was. Chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami, a ponieważ jesteśmy tutaj już 15 lat, tak moi drodzy, 15 lat minęło. Przypominam, że 40-latek, bo tak daleko jeszcze nie jesteśmy. No ale chyba już wtedy nie będziemy kręcić wideo. No zobaczymy. Może. Bo z ząbków i z laseczką może. No sądzę, że nie może. Może ktoś inny. Dobra, nieważne. Skupmy się na przyszłym roku, 2018. Także dzięki Waszej pomocy chcemy dalej, aby ten kanał funkcjonował. Także dziękuję serdecznie wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Tak? Także z Gosią razem serdeczne dzięki. No tak, cała rodzinka, rok oczywiście z nami też, nasz dzidziuś musi być. O, a dziękuję nam za współpracę, tak? Dobra. Dobra, Roćku, ale teraz musimy nakręcić wideo, okej? Okay? Dobra. Także pamiętajcie, moi drodzy, co jest ważne. Przychodzi nowy rok, a z nowym rokiem każdy stawia sobie jakiś cel. My postawiliśmy sobie 15 lat temu cel, prawie 16 już, postawiliśmy sobie ten cel i co zrobiliśmy? Zrealizowaliśmy go. I to jest najważniejsze, tak? Nie tylko gadanie, pla, a może kiedyś tam nam się to uda. Nie. Po prostu my tacy jesteśmy. Musiałem trochę namówić Gosię, muszę się przyznać, ale widzicie, że jest super zadowolona. Także to wszystko funkcjonuje. Sorry, cel zrealizowany, czyli tak. Pierwsze, postawiliśmy ten cel, emigrację do Paragwaju. Dlaczego? Ponieważ chcieliśmy lepiej żyć, swobodnie żyć, tak? Nie w Unii, bez stresu. Bez stresu, nie w Australii, nie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wy wszyscy jesteście, czy w Kanadzie, czy na całym świecie, tylko po prostu doświadczyć innego życia. Ja? Życie zbyt szybko ucieka, ludzie zbyt szybko odchodzą, dlatego trzeba cele realizować. Myśmy sobie postanowili, zrealizujmy cel i zrobiliśmy to. Tak? Także życzę Wam również, życzymy Wam również, abyście Wasze cele realizowali. Jeżeli nie podoba Wam się życie w Europie, pakujcie manele, przyjeżdżajcie najpierw
na rekonesans, aby zobaczyć, czy Paragwaj w ogóle dla was jest ok, czy to jest państwo dla was. Oczywiście są minusy i plusy. My widzimy więcej plusów. Ale robimy ciepło. Tak, robimy ciepło, czyli jeżeli chcecie minus 20 stopni, to lepiej Kanada też, tak? Albo może Szwecja, może Norwegia, ale jeżeli lubicie słońce, nie wiem, 300 dni w roku, mniej więcej, no nie. Niech kłócimy się 20, czy 200, czy 250, czy 300. W każdym razie pogoda na ogół. Także realizujcie, moi drodzy, swoje życiowe cele, czyli przyjeżdżajcie, zainwestujcie w działkę na przykład, też możecie zainwestować pieniądze, zostawić, co macie w banku, 1%. Nie dajcie się dalej oszukiwać, tylko działajcie i realizujcie swoje życiowe cele. Ok? A więc wszystkiego dobrego w nowym roku. Nadchodzącym. Nadchodzącym jeszcze. Jak do was film dojdzie, na pewno już będzie, tak? Także wszystkiego dobrego w 2018 roku. Przede wszystkim zdrowia życzę wam wszystkim. Dużo zdrowka, bo to najważniejsze. Potem udanych realizacji. Spełnienia marzeń. Spełnienia marzeń i realizacji postanowionych celów, bo to jest najważniejsze. Tak? I dziękuję wam za pomoc i sądzimy, jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku, w 2018, jeszcze bardziej nam będziecie pomagać w realizacji naszego kanału Paragwaj Life. A więc liczymy na waszą pomoc, szukamy się, życzymy wam wszystkiego dobrego. Krówko. I ci, co jeszcze nie subskrybują kanału, proszę szybciutko za skórę, abyście nie przegapili następny wideo, tak? Ważne. I łapki w górę zawsze. Jak wam się podobało. Dzięki, trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.